będzie głośno. Jan III Sobieski. Miłościwie panujący król Rzeczpospolitej Polskiej, defensor fidei, obrońca wiary i zbawiciel chrześcijan. Roku pańskiego 1683. Pamiętnego dnia 12 września, gdy Turcy tłumnie naszli Wiedeń, król Polski śpiesznie ruszył w sukurs Leopoldowi I i całej Europie. Zwyciężył z pomocą Bożą i przysporzył chwały ojczyźnie swojej, a oręż Polski z potęgi odtąd zasłynął. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały, jak rzekli wielcy tego świata. Przy bocznej kompanii król postawił zacnego drucha swego, Atanazego Mjączyńskiego, pana na Maciejowie i Zawieprzycach. Towarzyszą mu także książę Hieronim Lubomirski, kasztelan krakowski Marcin Kąski oraz syn królewski Jakub. Król wiezie łupy przebogate, pragnąc złożyć je do stóp swej królowej. A wśród jeńców wziętych do niewoli są Mahometanie i Grecy. A między nim jest branka przecudnej urody, księżniczka Teofania, która zakładniczką była w obozie Kara Mustafy. Namówiłeś mnie. Rad jestem widzieć was w gotowości i karności. Wojna daje nam przywileje, ale i do czujności zmusza, której lekceważenie nieraz gardłem zapłacić trzeba. Pozwolenie swe daje na odpoczynek godziwy. Gwałtu w mieście nie czynić. Niech służba zadba o ludzi i o konie, a nam zdrożonym rycerzom posilić się wypada. Zacznijmy więc gościnę. Królowo mego serca, najpiękniejsza i najukochańsza Marysieńko, jakżem był zmęczony tym rozstaniem. Nawet wśród bitewnego wrzasku i harmidru myśleć o tobie nie przestawałem. Najbardziej w dobrym zdrowiu królewnę mego serca oglądać chciałem, bez której to widzenia żyć dalej już niepodobno. I lepiej nie żyć. Najukochańszy mój królu, uwierz, że i mnie to rozstanie udręczyło straszliwie. Całe dnie spędzałam na modlitwie za twe zdrowie. Wciąż myślałam, czy w zdrowiu do mnie powrócisz. Wielka to radość witać ciebie jako zwycięzcę. Bóg zesłał nam pokornym chwałę w bitwie, którą stoczył pod Wiedniem. Całe narody będą sławić twe imię, wielbić sławę twoją, powieki głosić. Witaj nasz zwycięzco, witaj królu i mężu mój kochany.
Jeżeli nas za męstwo sądzić będą, to będą nas mieli za najznakomitszych w tym stuleciu. A tobie, duszeńko moja, zdobycze bitewne do stóp złożyć pragnę, żeby choć na chwilę tak długą nieobecność moją usprawiedliwić. Panie, wielka to radość, że jak zwykle przywozisz wspaniałe dary. Z każdej wyprawy obdarzasz mnie bogactwem niesamowitym, lecz o wiele większą radością jest widzieć ciebie przy moim boku, bo wciąż w tęsknocie trwam, gdyś ty nieobecny jesteś. Pozwól, królowo, że ci przedstawię tych oto zacnych towarzyszy moich, co w bitwie wiedeńskiej męstwu swemu liczne dowody dawali. Książę Hieronim Augustyn Lubomirski. Jego to oddziały jako pierwsze wkroczyły do bram oblężonego Wiednia. Atanazy Mionczyński. Panna Maciejowie i Zawieprzycach. Dowódca trzech chorągwi i oddziału Dragonii. Kazimierz Kącki, wojewoda kijowski, kasztelan krakowski, generał artylerii konnej. On to zdołał przeprowadzić armaty przez góry Lasu Wiedeńskiego i wziął czynny udział w bitwie. Wielkie to szczęście dla mnie tak wspaniałych wodzów poznawać. Rycerstwo twoje, królu, znamienite. Nie dziw, iż tak wielki sukces odnieśliście. Zdrożeni jesteście, znużeni wielce, lecz pozwólcie, że na ucztę was zaproszę, aby świętować zwycięstwo. Raz, raz, raz. Właściwa pani.